Dzień dobry Państwu. Otwieram 36. sesję Rady Gminy Andrzejspol. W dzisiejszej sesji biorą udział Pan Wójt Gminy, Pani Skarbnik oraz Pani Mecenas i Radni. Żeby teraz stwierdzić, ilu radnych bierze udział w dzisiejszej sesji, sprawdzę listę. Po wyczytaniu nazwiska proszę stwierdzić swoją obecność. Jan Woźniak, jestem. Sławomir Kwiecień. Jestem. Tomasz Bujanowski. Tomasz Bojanowski obecny. Romuald Bulesowski. Bulesowski obecny. Lech Chojnacki. Obecny. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara obecny. Paweł Garnys. Obecny. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel obecny. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski. Obecny. Wojtek Lubarski. Patrycja Melaniuk. Obecna. Dziękuję. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj obecna. Robert Sawicki. Obecny. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek obecny. Marian Turzyński. Turzyński jestem. Andrzej Wiosna. Obecny. Jeszcze bym prosił Roberta Sawickiego o potwierdzenie. Robert Sawicki obecny. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że udział w sesji biorą wszyscy radni. Na sekretarza dzisiejszych obrad wyznaczam radnę Patrycję Melaniuk. W kolejnym punkcie jest przyjęcie porządku obrad. Państwo otrzymali w materiałach ten porządek obrad. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Tak, jeżeli można, Panie Przewodniczący, prosiłbym o wykreślenie z porządku obrad punktu 8J uchwały w sprawie powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Podobnie jak został ten punkt również usunięty z posiedzenia Komisji Infrastruktury Gospodarczej. Na chwilę obecną podejmowanie tej uchwały nie jest konieczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że więcej uwag do porządku obrad nie ma. W takim razie przegłosujemy ten porządek wraz z wyłączoną przed chwilą uchwałą. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Bardzo proszę. Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Sławomir Kwiecień. Tomasz Bujanowski. Za. Tomasz Bujanowski za. Tomasz Bujanowski za. Lech Chojnacki. Za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Marian Turzyński. Turzyński za. Andrzej Wiosna. Za. Wojciech Lubarski. Nie słyszę radnego Lubarskiego. Nie wiem, co jest wyłączone. Wojciech Lubarski za, przepraszam, nie mogę. Dziękuję bardzo. Czyli porządek został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt jest to przyjęcie protokołu z posiedzenia 35. sesji Rady Gminy Andrzejspol, która odbyła się 24 lutego bieżącego roku. Protokół był do wglądu w biurze Rady. Czy są jakieś uwagi do tego? Nie słyszę, w związku z tym uznaję, że został przyjęty przez aklamację. Kolejny punkt jest to powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Do tej komisji chciałbym zaproponować radnego Wiesława Gabarę, radnego Mariana Turzyńskiego i radnego Tomasza Bojanowskiego. Rozumiem, że radni nie
zgłaszając sprzeciwy, wyrażając zgodę na pracę w tej komisji. Z tym przegłosujemy ten skład. Kto jest za przyjęciem takiego składu Komisji Uchwał i Wniosków? Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień. Za. Tomasz Bojanowski. Tomasz Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Za. Agnieszka Rataj. Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Marian Turzyński. Turzyński za. Andrzej Wiosna. Też za. Dziękuję bardzo. Skład komisji został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt jest to informacja wójta gminy o podjętych działaniach, decyzjach i zarządzeniach w okresie między sesjami. I bardzo proszę pana wójta. Witam państwa. Informacja dotyczy okresu między sesjami, czyli między 24 lutego a 18 marca bieżącego roku. I tak, w zakresie referatu realizacji projektów w dniu 11 marca bieżącego roku podpisano umowę z firmą Rafał Ronowicz ze Zgierza na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Konwaliowej w Kraszewie i Paprociowej w Wiśniowej Górze za łączną kwotę 42 466 zł. Zawarto umowy na wykonanie projektu architektoniczno-konstrukcyjnego rozbudowy budynku GOK z panią Zofią Kazimierak za kwotę 41 tysięcy i na tym samym obiekcie na wykonanie projektów branżowych z Regionalną Agencją Poszanowania Energii za kwotę 37 884 zł. Zawarto również umowę na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego z firmą OPS Project za kwotę 18 tysięcy złotych. W zakresie referatu inwestycji podpisane zostały umowy o nadzór inwestorski na budowach kanalizacji w Bedyniu Przykościelnym w części pierwszej i drugiej z panem Rafałem, z panem Ryszardem Kurawińskim za kwoty 6400 i 10300 z firmą Sagax za nadzór na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Nowej na kwotę 2700 i z panem Ryszardem Kurawińskim za nadzór nad budową kanalizacji w Janówce za kwotę 9900. Odebrano termomodernizację budynku gminy. Zawarto również umowę na nadzór w zakresie branży instalacji sanitarnej i elektrycznej w budowie świetlicy. W zakresie referatu komunalnego z zakresu gospodarki odpadami przyjęto zgłoszenia 11 nowych kontrahentów, do których dostarczono pojemniki, są odbierane odpady komunalne. Wprowadzono 60 korekt dotyczących naliczeń finansowych, wysłano 25 wezwań, uaktualnienie liczby mieszkańców zameldowanych pod danym adresem i 85 upomnień do osób zalegających z opłatami w zakresie zajęcia pasa drogowego, 19 decyzji zezwalających na zajęcie, 13 zezwalających na umieszczenie urządzeń w pasie i 5 decyzji lokalizujących zjazd. Z zakresu ochrony środowiska wpłynęło 15 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, w związku z tym dokonano stosownych oględzin i sporządzono protokoły z przeprowadzonych czynności. Wysłano 3 wnioski do Starostwa Powiatowego na wycinkę drzew na działkach będących własnością gminy. Z zakresu działalności gospodarczej przyjęto i wprowadzono 45 wniosków do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ponadto wydano 4 decyzje na dodatek mieszkaniowy, 1 przyznającą dodatek energetyczny i 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Referat gospodarki przestrzennej wydał 43 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 1 decyzję o warunkach zabudowy,
jedną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z planem zagospodarowania w 3 sztukach i 5 zaświadczeń w sprawie niepodjęcia uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego do rewitalizacji. Ponadto nadano nowym budynkom 5 nowych numerów porządkowych, 7 decyzji na poprowadzenie sieci i przyłączy infrastruktury technicznej. Podpisane zostały 2 akty notarialne zakupu działki o powierzchni 131 m kwadratowych położonej przy ulicy Rabatowej i Wrzosowej oraz kolejnej o powierzchni 188 m położonej w Kraszewie przy ulicy Cyprysowej. Referat spraw organizacyjnych. Przeprowadzono nabiór wniosków w ramach stypendiów sportowych. Udzielono stypendium dla 3 zawodników. Przeprowadzono również nabór wniosków i udzielono stypendiów motywacyjnych dla 5 uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie gminy osiągających wysokie wyniki edukacyjne. Zweryfikowano i rozliczono sprawozdanie z wykonania zadań publicznych z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu za rok ubiegły, składane przez instytucje, które otrzymały wsparcie z budżetu gminy. Zweryfikowano rozliczenie wykonania zadań publicznych z zakresu wspierania sportu na terenie gminy i ogłoszono nowy konkurs zarówno na wspieranie kultury fizycznej i kultury w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego, jak i konkurs w zakresie wspierania sportu na podstawie ustawy o sporcie. W tym pierwszym pula środków przeznaczonych do rozdysponowania to 190 tysięcy, a w drugim 50 tysięcy złotych. Urząd Stanu Cywilnego sporządził 1 akt urodzenia, 2 akty małżeństwa, 2 akty zgonu. Jeśli chodzi o ilość mieszkańców, na pobyt stały zameldowało się w tym czasie 14 osób, na pobyt czasowy 5, wymeldowano z pobytu stałego 6 osób. Łączna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy to a poza tym 82 nowe dowody osobiste. Referat finansowy wydał 2844 decyzje podatkowe, przyjęto 15 nowych deklaracji podatkowych od środków transportowych, wysłano 76 upomnień dotyczących zaległości we wpłatach podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Stan lokat terminowych gminy na dzień dzisiejszy to 5 milionów złotych. I wykaz wydanych zarządzeń. Tych zarządzeń było tylko 3. Zarządzenie numer 9 dotyczyło stosowania fotopułapek, czyli monitoringu na terenie gminy. Zarządzenie numer 10 dotyczyło zmian w budżecie gminy Andrespol na rok bieżący. I zarządzenie numer 11 dotyczyło powołania komisji przetargowej i określenia regulaminu jej pracy. To wszystko. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy do tego sprawozdania działalności między sesjami są jakieś zapytania? Nie słyszę, w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to informacja przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji Stałych o działalności między sesjami. Szanowni Państwo, w okresie między sesjami komisja działała, Rada na komisjach stałych, odbyły się 2 komisje budżetowe w dniu 10 i 18 marca. O tym, co było przedmiotem obrad tych komisji, proszę o informację jej przewodniczącego, radnego Lecha Chojnackiego. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Posiedzenie Komisji Infrastruktury Gospodarczej w trybie zdalnym odbyło się w dniu 10 marca. W porządku obrad komisji były projekty uchwał, które są przedmiotem dyskusji i uchwalenia w dzisiejszej. Dotyczy to również dzisiejszej przedsesyjnej komisji, w którym w porządku znalazły się też punkty będące przedmiotem dyskusji na dzisiejszej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnej części, czyli podejmowania uchwał Rady Gminy. Jako pierwsza byłaby uchwała dotycząca zmian w budżecie gminy Andrespol na rok 2021.
I bardzo proszę, rozumie pani skarbnik, tak? Tak. Dziękuję. Witam państwa serdecznie jeszcze raz. Proszę państwa, uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Andrespol na 2021 rok przewiduje zmiany w planie dochodów, zmiany w planie wydatków oraz zmiany w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, czyli w planie wydatków majątkowych. Tych zmian jest niewiele. Ogółem zarówno dochody, jak i wydatki zostają zwiększone o kwotę 516 950 zł. W związku z tym deficyt budżetu nie ulega zmianie. Przychody i rozchody również pozostają bez zmian. Jeśli chodzi o załącznik nr 1 do uchwały, czyli plan dochodów, zmiany w planie dochodów, to tutaj dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 758-16 w paragrafie 6290 i wprowadza się kwotę 500 tysięcy złotych. Są to środki, które zostały przyznane gminie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli są to środki z budżetu państwa. Zwiększa się również po dochodach rozdział 926-95. Paragraf 6280 o kwotę 16 950 zł i jest to wprowadzona dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która wpłynęła w tym roku do budżetu, a przeznaczona jest na wydatki, które już zostały wykonane w zasadzie w ubiegłym roku, a polegające na zagospodarowaniu terenu zielonego w sołectwie Stróża. Jeśli chodzi o załącznik numer 2, czyli plan wydatków, tutaj zwiększa się rozdział 616, paragraf 6050, inwestycji i modernizacja dróg gminnych o kwotę 500 tysięcy złotych. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty 1000 zł w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej między rozdziałem 855.04 a rozdziałem 852.19. I ostatnia zmiana w wydatkach, rozdział 900.04, utrzymanie zieleni. Tutaj zwiększa się wydatki w paragrafie 4.300 o kwotę właśnie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu, czyli o kwotę 16 950 zł na różnego rodzaju prace pielęgnacyjne, zieleni, drzew na terenie gminy, wszelkiego rodzaju nasadzenia i utrzymanie skwerów, parków i tym podobne. Załącznik numer 4, czyli plan wydatków majątkowych i tutaj tylko jest jedna wprowadzona zmiana. Inwestycja modernizacja dróg gminnych, zwiększenie wydatków o 500 tysięcy złotych. I o tą kwotę zostaje zwiększony całkowity plan wydatków majątkowych, który wynosi 28 909 127 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Te zmiany budżetowe były omawiane na komisji budżetowej. Bardzo proszę o opinię na temat uchwały. Projekt tej uchwały omawiany był dzisiaj na komisji i opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie słyszę, rozumiem, że wszystko jest jasne. W takim razie przystępujemy do podjęcia uchwały dotyczącej zmian w budżecie w bieżącym roku. Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień za, Tomasz Bujanowski. Tomasz Bujanowski za. Dziękuję. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Chojnacki za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Za. Piotr Kisiel. Jacek za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak.
Stefaniak Jacek za. Marian Dużyński. Dużyński za. Andrzej Wiosna. Andrzej Wiosna za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała niewyrażenie zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2016 roku. Również proszę Pani Skarbnik. Proszę Państwa, zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim Rada Gminy do 31 marca danego roku ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego na rok następny, czyli na rok 2022. Także wzorem lat poprzednich proponuje się właśnie tą uchwałą niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Andrespol na 2020 rok. Propozycja ta poparta jest faktem, iż środki finansowe są zaplanowane dla rad sołeckich w budżecie gminy, zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe, także te przedsięwzięcia i wydatki są w odpowiedni sposób finansowane, w prawidłowy sposób i nie ma tutaj potrzeby ewentualnie zmieniać tego finansowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Również ta uchwała była przedmiotem obrad Komisji Budżetowej. Poproszę o opinię na temat uchwały. Również ta uchwała była w dniu dzisiejszym dyskutowana i opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w temacie tej uchwały? Nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do podejmowania uchwały dotyczącej niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku. Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Za. Tomasz Bojanowski. Tomasz Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Chojnacki za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Marian Dużyński. Dużyński za. Andrzej Wiosna. Andrzej Wiosna za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. I również bardzo proszę, pan Wójt czy pani skarbnik? Wójt. Wójt. Proszę pana Wójta. Uchwała dotyczy zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 309 514 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówka. Tradycyjnie prosimy o zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu. Pożyczce tej będzie towarzyszyła dotacja i w przypadku, kiedy zaciągnięcia pożyczki w pełnej kwocie, czyli tych 309 tysięcy złotych, otrzymamy równocześnie dotację w wysokości 132 649 złotych. No, warunki, jeśli chodzi o samo warunki pożyczki, jej oprocentowanie jest niskie. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały celem przyjęcia jej zgodnie z wcześniej przyjętym w budżecie deficytem gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Również ta uchwała była przedmiotem obrad Komisji Budżetowej. Poproszę o opinię. Projekt tej uchwały omawiany był w dniu 10 marca i opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy w tym temacie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do podjęcia tej uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Za. Tomasz Bojanowski. Tomasz Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki.
Wojnacki za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Marian Tużyński. Tużyński za. Andrzej Wiosna. Andrzej Wiosna za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała również dotyczy zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Bardzo proszę pana burmistrza. Tym razem chodzi o pożyczkę, której wysokość maksymalna może osiągnąć kwotę 132 584 zł i przeznaczona będzie na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Nowej w Justynowie w ramach zadania realizowanego pod nazwą Modernizacja Dróg Gminnych. Pożyczka będzie spłacana z dochodów podatkowych w latach 2021-2028. Tak jak każda z pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jest pożyczką nisko oprocentowaną i można po spłacie odpowiedniej proporcji środków wystąpić o jej umorzenie. W zależności od przeznaczenia tego umorzenia, to umorzenie to jest między 30 a 40%. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Również ta uchwała była przedmiotem obrad Komisji Budżetowej. Poproszę o opinię. Również była w dniu 10 marca i opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w temacie tej uchwały? Nie słyszę. W związku z tym, kto jest za przyjęciem przed chwilą omawianej uchwały? Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Za. Tomasz Bojanowski. Tomasz Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Za. Lech Wojnacki. Wojnacki za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Marian Tużyński. Tużyński za. Andrzej Wiosna. Andrzej Wiosna za. Jeszcze raz chciałbym. Patrycja Melaniuk. Nie mamy kontaktu z panią radną Melaniuk. W związku z tym uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnej uchwały dotyczącej. Patrycja Melaniuk za, włączyło mi się. Dziękuję bardzo, czyli uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i również proszę pana burmistrza. Tym razem uchwała dotyczy pożyczki, która będzie przeznaczona na sfinansowanie zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wydań Przykościelny, ponieważ zadanie to jest również dofinansowane ze środków, czy w głównej mierze ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Tutaj dla zadań, które są finansowane ze środków unijnych, Wojewódzki Fundusz udziela pożyczek oraz towarzyszących im dotacji i w przypadku zaciągnięcia pożyczki w maksymalnej zapisanej w uchwale kwocie 1 500 000 zł będzie to połączone z dotacją w wysokości 642 856 zł. Oczywiście o dotacji nie ma mowy tutaj bezpośrednio w pożyczce, ale informacja ta jest istotnym uzupełnieniem tej decyzji o zaciągnięciu pożyczki. Pożyczka spłacana będzie w latach 22-31 z dochodów własnych gmin Andrespol. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Również ta uchwała była omawiana na Komisji Budżetowej. Poproszę o opinię.
Projekt tej uchwały, tak i dwie poprzednie dotyczące pożyczek, były omawiane w dniu 10 marca i opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w temacie tej uchwały? Nie słyszę w związku z tym, kto jest za przyjęciem przed omawianej uchwały. Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Kwiecień za. Tomasz Bojanowski. Tomasz Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Chojnacki za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Marian Turzyński. Turzyński za. Andrzej Wiosna. Andrzej Wiosna za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy przyjęcia regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo. I również proszę pana wójta. Nie jest zmianą obowiązującej od 2016 roku uchwały określającej regulamin utrzymania czystości i porządku. Szczegółowo jej zakres omawiałem na spotkaniach dwukrotnych Komisji Infrastruktury Gospodarczej. Przypomnę tylko trzy najistotniejsze zmiany, jakie są pomiędzy regulaminem przyjętym w 2016, a w obecnym. To wykreślenie dwóch elementów. Pierwszy to poprzedni regulamin dopuszczał w okresie jesienno-zimowym spalanie odpadów roślinnych pochodzących z ogrodu na działce. W związku z tym, iż przepisy określiły, że są to również przepisy, że są to również odpady komunalne, niedopuszczanie spalania odpadów komunalnych. Zapis ten po interwencji Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska został z niniejszego regulaminu usunięty. Regulamin również zawiera zmianę, na podstawie której systemem gminnej zbiórki odpadów, z systemu tego został wyłączone działki zamieszkałe czasowo, działki rekreacyjne i letniskowe. To nie zwalnia oczywiście właścicieli i użytkowników tych działek z obowiązku zawierania umowy na wywóz śmieci, natomiast ich zawieranie będzie odbywało się w sposób indywidualny, a nie poprzez gminę. Wiąże się z tym, iż stawki, jakie gmina może zaproponować mieszkańcom w zamian za tą usługę, są określone jako ryczałtowe i w naszej opinii nie pokrywają rzeczywistych kosztów, stąd rezygnacja z obejmowania tych nieruchomości systemem gminnej zbiórki odpadów. Tak jak powiedziałem, nie zwalnia to z obowiązku zawierania indywidualnych umów z firmą wywożącą odpady. I ostatnia zmiana to również, to tym razem dopisanie pewnych elementów. To nie jest nic nowego, jest odzwierciedleniem z kolei wcześniej podjętej uchwały już w ubiegłym roku o możliwości zgłaszania przez mieszkańców posiadania kompostownika, a tym samym zmiany również wysokości opłat z tytułu kompostowania, a więc nie wystawiania odpadów bio do systemu zbiórki gminnej. I ta możliwość, oprócz wcześniej cytowanej przeze mnie uchwały z ubiegłego roku, znalazła również odzwierciedlenie w niniejszym regulaminie. Pozostałe zmiany, jeżeli występują, są tylko zmianami kosmetycznymi. Nie zmieniają się częstotliwości odbioru odpadów i te podstawowe zasady, które funkcjonowały przez wiele lat, pozostają niezmienione. Wprowadzone zostało tylko
te trzy zmiany, o których wspomniałem wcześniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Ta uchwała również była przedmiotem obrad Komisji Budżetowej. Bardzo proszę o opinię na temat uchwały. Komisja w dniu 10 marca po krótkiej dyskusji pozytywnie zaopiniowała regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy w temacie tego regulaminu ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie słyszę, w związku z tym przystępujemy do podjęcia uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejsko. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Kwiecień za. Tomasz Bojanowski. Tomasz Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Chojnacki za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Marian Turzyński. Turzyński za. Andrzej Wiosna. Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejspol na 2021 rok. I poproszę pana wójta. Uchwała tego typu jest podejmowana corocznie. Uchwała, którą państwu przedstawiamy w roku bieżącym, zbytnio od uchwał z lat poprzednich. Ewentualne zmiany następują w momencie, kiedy zmieniają się podmioty świadczące usługi określone przez tą uchwałę. Akurat w przypadku schroniska dla zwierząt i odłapywania to nadal jest ta sama firma, więc tutaj zmian nie było. W przypadku zdarzeń drogowych i zapewnienia wobec tego opieki weterynaryjnej całodobowej zwierzętom, które ucierpiały w tych zdarzeniach, również wskazana jest firma Przemysław Skupiński, Żwirmax ze Strumian koło Zgierza. Również ta sama firma będzie świadczyć usypianie ślepych miotów, oczywiście przez lekarza weterynarii. Także tutaj zostały wskazane podmioty co do świadczenia poszczególnych usług. Wskazane zostały również telefony, pod którymi można zgłaszać informacje o bezdomnym zwierzęciu. Są to zarówno telefon Urzędu Gminy, jak i telefony Komendy Powiatowej Policji. A ostatni paragraf tej uchwały wskazuje środki, jakie na rok bieżący zostały przeznaczone na realizację tego programu. I tak łącznie tych środków jest 306 tysięcy złotych i na z tytułu odłapywania i hotelowania zwierząt przewidujemy wydatki w kwocie 238 tysięcy złotych. Z tytułu zdarzeń drogowych 24 tysiące złotych. 36 800 z tytułu kastracji i sterylizacji zwierząt. Tutaj przypomnę, że nie tylko kastracji i sterylizacji poddawane są zwierzęta dziko żyjące, ale również w celu zapobiegania czy zmniejszania ilości bezdomnych zwierząt i ewentualnego porzucania tak zwanych, przykład to powiedzieć, zwierząt niechcianych, to również dopłacamy 50% do sterylizacji mieszkańcom naszej gminy, którzy by taki zabieg chcieli przeprowadzić. 3 tysiące złotych przeznaczamy na odbiór zwłok padłych zwierząt i 4 tysiące złotych na doraźne zakupy karmy dla zwierząt i doraźne usługi weterynaryjne. To, jak wspomniałem, najważniejsze punkty tej uchwały.
którą Państwu przedstawią. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Uchwała ta również była przedmiotem obrad komisji. Poproszę o opinię na temat uchwały. Projekt tej uchwały omawiany był 10 marca na komisji i po pytaniach i wyjaśnieniach Pana Wójta komisja pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo za opinię. Czy w temacie tego programu ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie słyszę, w związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andretku w 2021 roku. Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień. Kwiecień za. Tomasz Bojanowski. Tomasz Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Chojnacki za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Marian Tuzyński. Kurzyński za. Andrzej Wiosna. Andrzej Wiosna za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała jest to uchwała zmieniająca uchwałę numer 23 Rady Gminy Andretku z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osób fizycznych zabudowanej działki gruntu stanowiącej mienie gminne położonej w Justynowie. Bardzo proszę Pan Wójt. W 2020 roku Rada Gminy podjęła uchwałę, w której zdecydowała, żeby na rzecz dotychczasowych dzierżawców dzierżawy trwającej około 60 lat nieruchomości położonej przy ulicy Wypoczynkowej dokonać sprzedaży tej działki. Dzierżawcy ci zdecydowani poprosili poprzez Urząd, Radę i w dniu dzisiejszym zostało to również pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Infrastruktury Gospodarczej, ażeby cenę zastosować bonifikatę do ceny sprzedaży. Zresztą, że od, tak jak wspomniałem, już kilkudziesięciu lat kolejne te trzy pokolenia tę nieruchomość dzierżawią. Na nieruchomości tej został przez nich wybudowany budynek, tak więc stąd jest ta sprzedaż bezprzetargowa. A z kolei poprzez to, że dokonywali stosownych opłat dzierżawy, jak i opłat podatku od nieruchomości, w pewien sposób już część należności za tę działkę opłacili. Stąd, tak jak wspomniałem, po przychylnej opinii Komisji Infrastruktury Gospodarczej proponujemy, żeby w uchwale z maja 2020 roku wprowadzić zapis w paragrafie drugim, który mówi, że stosować bonifikatę w wysokości 20% ceny nieruchomości przy sprzedaży działki numer 1315 położonej w Justynowie przy ulicy Wypoczynkowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Bardzo proszę o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu. Tak jak Pan Wójt powiedział, opinia Komisji była pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie słyszę, w związku z tym, kto jest za przyjęciem uchwały w kształcie przedstawionym przez Pana Wójta. Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Kwiecień za. Tomasz Bojanowski. Tomasz Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Chojnacki za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnys. Za. Piotr Kisiel. Za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za.
Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Maria Turzyński. Turzyński za. Andrzej Wiosna. Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej i Górnej w Bedoniu przy Kościelnym. Bardzo proszę pana wójta. Prace nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Górna Główna w Bedoniu przy Kościelnym trwają już od 2017 roku, kiedy została podjęta pierwsza uchwała w tej sprawie. Miała być ona realizacją wniosków właścicieli tam położonych nieruchomości. Jednak po kolejnych próbach wyznaczenia układu komunikacyjnego w rejonie, który plan miałby obowiązywać, i niemożności ustalenia tego układu dla części terenów, w 2019 roku została podjęta uchwała ograniczająca obszar tego planu i realizacją tej uchwały dla tego pomniejszonego obszaru jest niniejsza uchwała przyjmująca zapisy planu. Plan, jak każdy, wskazuje na sposób zagospodarowania, możliwość realizacji inwestycji, wskazuje na dopuszczalne procenty zagospodarowania działki, reguluje usytuowanie nieruchomości. Plan został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie instytucje. Po wyłożeniu do publicznego wglądu nie wpłynęły do niego uwagi, czyli zostały wypełnione wszystkie warunki, po spełnieniu których Rada może przyjąć i uchwalić miejscowy plan, w tym przypadku dotyczący działek położonych przy ulicy Głównej w pobliżu granicy z miastem Łódź. Dziękuję bardzo. Bardzo panu wójtowi. Również ta uchwała była przedmiotem obrad Komisji Budżetowej. Poproszę o opinię. Projekt tej uchwały omawiany był dzisiaj przed sesją i opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Myślę, w związku z tym przystępujemy do podjęcia uchwały dotyczącej uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej w Bedoniu przy Kościelnym. Jan Woźniak za. Sławomir Kwiecień. Kwiecień za. Tomasz Bojanowski. Tomasz Bojanowski za. Romuald Bulesowski. Bulesowski za. Lech Chojnacki. Chojnacki za. Wiesław Gabara. Wiesław Gabara za. Paweł Garnyc. Za. Piotr Kisiel. Piotr Kisiel za. Wojciech Lubarski. Wojciech Lubarski za. Patrycja Melaniuk. Patrycja Melaniuk za. Agnieszka Rataj. Agnieszka Rataj za. Robert Sawicki. Robert Sawicki za. Jacek Stefaniak. Stefaniak Jacek za. Marian Turzyński. Turzyński za. Andrzej Wiosna. Andrzej Wiosna za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Na ten wyczerpaliśmy punkt 8 dotyczący podejmowania uchwał Rady Gminy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy różne i wolne wnioski. Czy w tym punkcie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Bulesowski chciałem. Bardzo proszę. Panie wójcie, mam sygnał z ulicy Bedońskiej, że światła się nie palą po prostu, a to są nasze prawdopodobnie te lampy, to nie przyjmą mi w Pabianicach. Bez względu na to, czy lampy są w konserwacji własnością PGE czy gminy, proszę zgłaszać do referatu komunalnego. On w zależności od tego, kto jest zarządcą tych opraw i kto odpowiada za ich konserwację, dalej się tym będzie zajmował. Ulica Bedońska. Dobrze, to przekażemy. Dziękuję. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie słyszę, czyli w związku z tym zamykam 36. sesję Rady Gminy Andrzejewo. Dziękuję Państwu za udział.